Kura w całości, bez kości. Wszystkie składniki w opisie, jak zwykle. Zacznijmy od wyjęcia kury z kury, czyli trzeba wytrybować cały korpusik z kurczaka. Potrzeba dużo cierpliwości i dużo uważności, ale efekt jest taki. Raz, dwa, trzy. Siup! I mamy pustą całą kurę. Teraz przyprawy. Dokładnie wymacerować, wymacać w tą naszą kurę w przyprawach. Nie zapomnijcie o środku. Wsypcie dużo przypraw, żeby ona sobie przeszła i od środka. W nóżkach tak samo. Teraz do tego trochę oleju. Wymacać znowu to w tym oleju, i na dwie godziny do loduwy. Farsz. Cebulka w drobną kostkę, pieczarki na tartce grubej, ścieramy, rozpuszczamy masełko. Ja miałem trochę wody na patelni, dlatego tak sobie skwierczy. Wrzucam, niech się smaży już cebulka. Teraz, jak podsmażyła się cebulka, dorzucam do tego pieczarki. Siup. poszły, leżą. W międzyczasie trzy ząbki ciosku na drobnej tarce. I to też do pieczarek i do cebuli. Niech to się wszystko razem podusi z odrobiną soli. Nie odparowujcie całej wody. Pieczarki gotowe, przerzucamy do studzenia. Mięso mielone drobiowe, natka pietruszki, dwa jajka, przyprawy, które macie w opisie i pieczarki. Wszystko wyrabiamy na jednolitą masę, taką lekko kleistą. Jak już wyrobione, to w międzyczasie 100 g masła, czosnek na pół na patelnię, rozmaryn i tymianek po gałązce. niech już się rozpuszcza, lekko się. Przysmaża, pamiętajcie, żeby nie była za wysoka temperatura, żeby nie spalić sobie masła, bo zgorzknieje. A teraz niech to się dusi. Do dzieła. Wypełniamy naszą kurę. Jak jej wyjęliśmy środek, to teraz trzeba go napełnić farszem. Napełniamy naszą kurę. Po napełnieniu spinamy wykałaczkami tam, gdzie trzeba. Brytwana wyłożona pergaminem, żeby nie przywarło nasza kura. Do brytwany, dobrze do gęsiary. I zalewamy to czosnkiem i masłem. Zalewamy masłem, dodajemy czosnek i nasze ziółka, które się poddusiły. W naszym masełku. I na to idzie pac. Przykrywa. I na 30 minut do pieca. 175 stopni. Grzałka góra dół. Po 30 minutach pokrywka jest nam już niepotrzebna. Sio. Kurczak z powrotem do pieca. W międzyczasie troszkę go przelewamy naszym masełkiem. Tym co on sobie jeszcze do tego wytopi. I to trwa tak około godziny, zanim on się ładnie zrumieni Zrumieniony, piękny. Zobaczcie, jak pachnie. I ziołami. I kary, bo tam kary było dodane. To teraz kurczak troszkę przestyk. No to go pac na dechę. Kroimy go najpierw na pół. Tak ładnie. Zobaczcie, jest pięknie nafaszerowany cały kurczak, bez kości. Odkładam tą połóweczkę i kroję pod skosem w takie grubsze plastry resztę, czyli tą drugą połówkę i ją można podać na zimno, na ciepło. Fantastyczny dodatek na wieczór, kiedy przychodzą znajomi i trzeba coś... Podać innego, albo chcemy podać coś innego. Układamy w kółeczko na talerzu, to jest pół kurczaka, trochę zieleninki i mamy, wow, na talerzu. Zapraszam, spróbujcie.